Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunka. Kontynuujemy naszą przygodę związaną z czyszczeniem mapy, czyli wykonywaniem zadań pobocznych. Jestem w tej chwili City Center Corpo Plaza, proszę bardzo. Tutaj mamy jakieś zadanko poboczne. To jest to taki rejon mniej więcej, z grubsza rzecz biorąc. Mamy tutaj zadanie poboczne przed nami. No i lecimy tam. Tak więc oczywiście zapraszam do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza. Może komuś się zachce coś jeszcze zrobić, także oczywiście pozytywnego, oczywiście pozytywnego. No i lecimy, zobaczymy, cóż tam ciekawego. Cóż tam jeszcze ciekawego na nas czeka. Oj, coś tutaj było? Jakiś rzezimieszek drobny? No to czym prędzej. Ale takie poważne chłopaki są. Valentinos, chociaż nie. Dobra, Valentinos. Na razie niech zostaną. Tutaj następne jakieś, kurde, trzy sztuki, cztery się chowają. Co tu się dzieje? Dobra. Trudno osiągnąć spokój, jeśli demon nigdy cię nie opuszcza. Kontemplacja jest jak cisza w oku cyklonu. Okej. Zaczynasz blaknąć. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć, odzyskać równowagę. Mógłbym ci pomóc. Usiądź. O co chodzi? To jakiś performance? Ktoś to nagrywa? Zwykle jesteś otwarty na nowe rzeczy, a teraz się boisz. Dobra, to o co chodzi? O medytację. O, coś jak zen? Tak. Okej, mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą. Metal, kaniony betonu, oczy neonów. Dusi cię cały brud tego świata. No, ogród Zen to nie jest. Musisz się zatrzymać i odnowić więź z samym sobą. To ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Dobra, a teraz konkrety. Co mi to da? Pełnię jaźni. Usłyszysz swój głos i tylko swój. Wszystko inne ucichnie. A jeszcze bardziej konkretnie? Nie dasz się wypchnąć z własnego życia. Okej. Mogę spróbować. Dam ci braindance'y medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Okej, no pal licho, zapłacimy. Okej. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. Co tu się będzie wyczyniało teraz? Co tu się będzie wyczyniało? To medytacja o żywiole ziemi, duchu ziemi, matko ziemio. Pozdrawiam cię. My z tobą jednej krwi, ja i ty. Ja to ty. Ty to ja, Matko Ziemio. Ja stworzony z ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje, duszę od bólu, chorób, brudu, brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia.
Zdrowie daj. Mądrość. Młodość. Wiedzę. Siłę. Radość. Szczęście. I mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi. Po łące. Wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie. Idziemy boso. Czujemy ziemię. Energię ziemi. Czujemy radość. Spokój. Lekkość. Czystość. Serce. Duszę. Idziemy po ziemi. Kwiaty rosną. Kwitną, motyle latają, pszczoły zbierają nektar, otacza nas ciepło i radość. Nogi czują energię ziemi i wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. No. Dziękuję, Matko Ziemio. Od serca dziękuję. Nie ma życia bez ciebie. Tak jak i bez innych żywiołów. Trzeba przyznać, że bardzo fajny krajobraz, jeżeli tak to można nazwać. Bardzo ładnie zrobiony graficznie. I fajny, taki przyjemny. Taki naturalny, a nie beton dookoła. Także fajnie, fajnie. Jeżeli słyszeliście jakieś takie dziwne dźwięki, to tutaj kot do mnie przyszedł i zaczął mi tu mruczeć i się łasić. Niewykluczone, że mikrofon coś wyłapał. Jesteś no. Tutaj? Niezły numer. O, Perales. Okej. Zadanie ukończone. No dobra. Także tu okolica jest tak ładna jak na beton. Jak na beton okolica ładna. Kurde, może wyciachnąć tych tutaj chłopaków. To będzie z głowy. No. Jeszcze ktoś coś gdzieś jakoś? No i to już. Jakoś poszło, że tak to ujmę. No. Pomyliłeś mnie z kimś. Dobrze, tutaj poszło. Tutaj coś przegapiłem. Jakieś znalezisko małe. No i jeszcze tamtych trzech od razu. Verga.
Okej. Tak to się robi. Z daleka, na spokojnie, bez... Oj, jakaś... Bez żadnej... Bez niepotrzebnego zbliżania się, z daleka, na spokojnie. Tak to się odbywa. Dobrze. No to mamy to zadanie, takie kurde, nie wiadomo co. I tu już było zadanie drugie poboczne obok. Dajmy na to tutaj. Proszę bardzo, lecimy. Ten mistrz medytacji taki kurde... Ciekawe to było, ciekawe. No nie powiem, w porównaniu do tego całego tutaj betonu, jaki jest w mieście, no to ten krajobrazik, który nam w tym Brandensie się pojawił, no to bardzo fajny. Bardzo fajny, taki klimatyczny. Tu jeszcze kurde jakieś, no to przecież nie omieszkam. O, moment, może można tutaj naruszenie protokołu jakieś wykonać? Nie można wykonać naruszenia protokołu. Nie można. No to trudno. To zrobimy to bez naruszania protokołu. Zrobimy to bez naruszania. Jak widzicie, atak wirusowy robi swoje. Byłaś, bo się tu kurwa sam przekręcę. Cóż. Dobra, jeszcze raz. Bardzo proszę. Zapraszamy do tańca. Tam się chłopaki trują bardzo sympatycznie. No i po krzyku. Tak to wygląda. Jednak umiejętności wzmacniane systematycznie. Że tak powiem, robią robotę. Tam się jeszcze jakaś menda czai. Ale nie, to nie będziemy tam chyba szli. O, tutaj coś jest do podniesienia. No to już palicho podniesiemy. Tam coś było, ale chyba to tylko złudzenie. Dobra. A tam jest nasze zadanie, tak? Tam jest nasze zadanie. To ja tu mam obyć dookoła? Kurde, w tym ogródku ich tutaj tyle jest. Nie chcemy się z nimi lać. Dobra, to nie będziemy się bili. Nie będziemy się z nimi tłukli. Bo tylko tracę czas niepotrzebnie. Tak. Oczywiście, no pozbierać warto, no bo jak żeby inaczej, gdzieś tu coś było jeszcze właśnie. Nie. To pozbieramy, chyba jakoś tak można jednak tam przejść, bo tam jest nasze zadanie. Na każdym kroku pełno gangulców. Kurde, to w tym... O. Dobra, to tak. No, co tu mi? Trzeba tędy, dobra. Niech będzie, że tędy. Niech będzie, że tędy. Tutaj jakoś tak i do góry. Dobra. Nie wiem, tu jakieś policjanty chyba były, czy coś. Co ich tak ominąłem sprytnie. Nie. Winda, kontrakt. Dostań się do warsztatu El Gallo. Coś mi to mówi, El Gallo. W twoim miejscu bym tam nie wchodził. Jest towar, który chcę zdobyć. Rdzenie skandowe. Rzadka rzecz, a trafiła w ręce ćpuna, który nawet nie wie, ile są warte.
Nie godzi się dopuścić do takiego marnotrawstwa. Przeczytaj załącznik i bierz się do pracy. No dobrze. Chcesz czegoś? Kradzież. Dobra, rzadkie części, rzadkie, bardzo drogie. Nie chcę, żeby się zmarnowały. No okej, okay. Dostań się do warsztatu El Gallo. El Gallo to jest chyba kogut po hiszpańsku. Tak mówię, coś mi... Tak, coś mi świta. Dzień dobry. Szukaj rdzenie. Będzie bijatyka, czy nie będzie? Bijatyka bijatyką, ale pierwsze co to jest? Punkt dostępu. Kurde, 10 punktów. Ja pierdzielę, to coraz wyżej to idzie. Nie. 7A. 1C55. Dobra. 7A. 1C55. 1C. I 1C. Bardzo ładnie, wszystkie trzy weszły. Tak trochę nawet niespodziewanie, bo umknął mi ten najniższy, że tak to ujmę. Tędy też mogę, tak? Kurde, tu jest wejść mnóstwo. Wejść, przejść. Aha, bo to jest tylko takie... Co to tutaj? Kamerka? No to naruszenie, obligatoryjnie. Ojejku, 1C, BD... 7A, 7A, ojoj. Gdzie tu są 7A jakieś? Okej. Okay. Wejście 1C, BD, 7A, 7A, ok. To jest tak. I teraz, czy możemy ją przejąć? Zobaczyć, co słychać na dole. Kamerka jest tylko jedna. O, tam jakieś dwie sztuki za mną? Wieżyczka ochrony. Ulala. To tak. Ujawnianie interfejsów. Niewiele to da, ale w takim układzie tryb sojusznika sobie od razu weźmiemy, wrzucimy. A tu jakaś sztuka się chowa. El Gallomaton. Dobrze. Ble. Oj. Boisz się ciemności? Co kurwa? Bo powinieneś! Tu za mną coś było. O, właśnie to, ale nie wiem, co to... Chyba jakiś... A, bo tu jest ściana, to jest jakiś błąd. Dobra. To jest jakiś błąd. Dobrze. Zatem lecimy do szafy. Tutaj jeszcze coś, halo? Tutaj jakieś wybuchowe sprawy, to nie. Coś tam. To niesamowite, coś tam, wojna korporacyjna. Dobrze. Tu jeszcze była drzanka pod tytułem wiadomość. Tak, to jest to samo. Tak, to już wiemy. Wiadomość.
Winda wciąż zepsuta i naprawisz albo wylądujesz na ulicy. Okej, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Umiejętności wytwarzanie. Okej, fajnie. Tak, sporo można znaleźć, znaczy sporo. Można znaleźć drzazgi, które dają nam możliwość, które tak jak było tutaj przed chwileczką mogliście zauważyć, wgrywają dodatkowe punkty do konkretnej umiejętności. I to różnie. Wytwarzanie, skradanie się, jakieś tam umiejętność posługiwania się bronią dowolną, czy do walki wręcz, czy sprawność fizyczna, cokolwiek. Dodatkowe punkty wgrywają tam różnie. Najczęściej to jest punktów tam kilkadziesiąt. No ale podbija to za każdym razem statystyki. Podbija to za każdym razem statystyki i z czasem wpada jakiś tam dodatkowy punkt atutu, który można wykorzystać na co byśmy tam sobie chcieli. Tutaj coś do góry. Trzeba wejść. No, halo. O, halko! Granat ułamkowy, bardzo fajnie. Dobrze, i teraz tak, windą? A winda nie robotajet. Rdzenie skandowe, zaraz go umiejętności wytwarzanie znowu, proszę bardzo. I znowu dodatkowe punkty w zakresie wytwarzania. Wyjdź. Chyba wszystko stamtąd zgarnąłem. W sensie, co było do podniesienia. Bo to jest drugie zejście do tego samego pomieszczenia, tak? Z drugiej strony jakby. No tak, to jest z drugiej strony. Okej, to by było na tyle. Zawieź do skrytki Fixera, bardzo proszę. Oj. Tędy to tu? Tędy to tu, dobrze. Myślałem, że chce mnie gra gdzieś na minę wodować. Tutaj do skrytki to blisko. Zdeponuj. I zadanie ukończone. Będzie dzwonił padre? Mam rdzenie i jestem zadowolony. A to się rzadko zdarza i rzadziej niż deszcz na piaskach egipskiej pustyni, po której błądził Mojżesz. Ale do rzeczy, zamykam kontrakt i robię przelew. O kurde, 10900 wpadło. Sporo. Sporo. Tutaj policjanty. Ochroniarze, ale zobaczcie jakie oni mają wymagania. 11, 10, 12. Kurka wodna, to nie, nie będziemy się z nimi lali. No nie będziemy się z nimi lali, tutaj sobie zakończymy zadanie. Odcinek. Odcinek krótszy. Raz na jakiś czas, kurde. Takie coś krótszego, bo tu czasami się trafiają takie odcinki blisko godzinę. Także taki krótszy dla odmiany. W następnym odcinku będziemy oczywiście działali dalej, bo ciągle zostaje dużo roboty. Oczywiście zapraszam do oglądania. No a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.